Cześć kochani, tu Ada Brzezińska. Dziś pokażę Wam, jak zrobić niskobudżetowe rekwizyty, które mam w tym pudełku, sztuk 20. Tak jak mogliście zobaczyć na poprzednim zdjęciu, takie pudełko zaniosłam dla dzieci bez żadnego owijania. Po prostu było to coś, w co stwierdziłam, że zapakuję swoje rekwizyty. Okazało się, że dzieci były tym zafascynowane, więc polecam Wam dodać do tego trochę magii. Ale zaczynając od początku, potrzebujemy takiego kółka. Miałam problem, żeby zamówić je w Polsce w cenie niższej niż 5 zł, dlatego zrobiłam to przez AliExpress i wyniosło to za 100 kółek 50 zł, więc 50 groszy za kółeczko. Kolejna rzecz. Wstążka. Ta wstążka ma 6 mm. Od razu powiem, że nie kupowałabym znowu wstążki 6 mm, tylko grubszej, czyli centymetrowej. I wybrałam sobie drugi kolor, żeby było trochę kolorowo. Do tego karton, jakiś kawałek u mnie. Ten karton ma, mierzyłam 45 cm. Nożyczki i obowiązkowa rzecz na końcu, zapalniczka. Ale zaczynając od początku, bierzemy karton i od razu też powiem, co ja zrobiłam na początku. Owinęłam sobie kawałek i ciachałam. Natomiast później oświeciło mnie po prostu, geniusz dopadł moją głowę, że wiedziałam, że będę po prostu zawijać, zawijać, zawijać. Teraz pokażę akurat na małym kawałku wstążki i na koniec sobie ciachałam. Trzeba mieć chyba ostre nożyczki przede wszystkim. Ciachałam i miałam już wtedy dwa fragmenty wstążek. Kolejny kolor. Zawijamy raz, dwa, raz, dwa, raz. Żeby Was tutaj nie zanudzić. Wypadam z kadru, super. I znowu na koniec tutaj na dole ciachamy. No i mamy teraz cztery fragmenty wstążki. Karton sobie spala w niepamięć. Bierzemy kółko, bierzemy wstążkę. I ja zawijałam to w taki sposób, że zawiązywałam na supełek. Wiem, że niektórzy to robią inaczej, czyli robią coś takiego i później przeplatają tutaj tą wstążkę. Nie wiem, czy dobrze to będziecie widzieć. Hop, i przeplatają. Natomiast to kółeczko później Wam pod tym wideo postaram się wstawić linka, gdzie kupowałam to kółeczko, natomiast to kółeczko jest śliskie, więc po pewnym czasie mi się to zaczęło rozluźniać. Tak więc ja stwierdziłam, że będę to zawiązywała, już pokazuję w jaki sposób. Od razu zaoszczędzicie trochę czasu, ucząc się na moich błędach. Tak więc proszę bardzo, zawiązuję. Oczywiście teraz tego nie robię równo, ale hop. I mamy już taką wstążkę. Później, jak już przywiążę, tutaj akurat używałam 9, za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Ciacham i koniecznie podpalam. Pierwszy raz, jak poszłam z tym do dzieci na zajęcia, nie miałam podpalonych i połowa z nich po prostu była już rozwarstwiona. Także polecam od razu je podpalać, wtedy są nieśmiertelne. Ok, czyli mamy sobie takie kółeczko. Już Wam pokazuję efekt końcowy. Dzieci były zachwycone. Wymyślały przeróżne rzeczy tego, co może być w tym pudełku. Jak zobaczyły, to było wielkie wow. Tak. Jedna z dziewczynek stwierdziła, ale Pani tego nie robiła. Ja mówię, no ja robiłam, a co brzydkie jest? Nie, no jest przecudowne. Także idealne na wszelkie występy, w ogóle do improwizacji, bo też w przypadku improwizacji, jeżeli są dzieci nieśmiałe, to będzie dla nich takie, no, że tak powiem, po prostu wsparcie, że mogą sobie coś podtrzymać i ten wzrok innych osób nie skupia się tylko na nich, ale jednak na tym rekwizycie. Więc polecam. Dzieci oczywiście robiły z tego kolczyki, ogony, różne rzeczy, więc jak dacie dziecku też taki rekwizyt, to nie oczekujcie, że od razu będzie tańczyło to, co sobie wymyślicie. Dajcie im też się oswoić z tymi rekwizytami. Podsumowując, czas zrobienia
20 takich kółek wyniósł no 2,5 godziny, myślę. Zależy pewnie, kto ma jakie sprawne ręce. Myślę, że u mnie to było około 2,5 godzin. Koszt wykonania takiego oto kółka ze wstążkami to 70 groszy. Natomiast pamiętajcie, ja polecam trochę szersze te wstążki, żeby przywiązać ich, nie wiem, załóżmy 5. Odejmujemy sobie tym robotę. Jeżeli chcecie jeszcze więcej na temat rekwizytów, zapraszam Was serdecznie na szkolenie Nauczanie Tańca dla Dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które będzie jeszcze dostępne do nabycia do dnia 12 maja i na hasło, na kod zniżkowy 100 możecie je nabyć w obniżonej cenie. Myślę, że nie trudno się domyślić, o ile to będzie mniej, patrząc na hasło 100. Wszystkie szczegóły szkolenia możecie zobaczyć na www.centrumekspresja.pl w zakładce szkolenie. Do zobaczenia na szkoleniu. Pa!